Otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańców bloku przy ulicy Żytniej 53, w którym skarżą się oni na jednego z lokatorów zamieszkujących na 11 piętrze. Pan ten zdecydowanie nadużywa alkoholu, urządza libacje, sprowadza kolegów, którzy zanieczyszczają blok. Są także oni agresywni w stosunku do innych. Dodatkowo w mieszkaniu tej osoby zalęgło się robactwo i panuje okropny zapach. U góry nade mną mieszkają niesforni lokatorzy, którzy notorycznie od kilku, dwóch lat zalewają moje mieszkanie. W ubiegłym roku było sześciokrotne zalanie. W tym roku prawdopodobnie nie mają już u góry toalet, załatwiają się na podłogi, przecieka to wszystko do kuchni lub załatwiają się do wiaderek i wylewają to wszystko przez okno. Spółdzielnia zna sprawę, podejmuje pewne działania zmierzające do zażegnania konfliktu. Problem nie będzie jednak łatwy do rozwiązania, gdyż córka regularnie opłaca czynsz. Jest jednak pewna nadzieja na uregulowanie tej sytuacji. Przy odrębnej własności lokalu, jak w tym przypadku mamy miejsce, oraz przy braku zaległości czynszowych, spółdzielnia nie jest w stanie wystąpić o eksmisję tego pana, który faktycznie nie jest właścicielem czy współwłaścicielem mieszkania. Ale patrząc na aspekt prawny, można po prostu o takie działanie pokusić się mogą współwłaściciele nieruchomości. Mieszkańcy, którzy występując na drogę prawną do sądu, mogą spowodować, aby ten pan opuścił mieszkanie. Mieszkańcy tego bloku mają już dość niechcianego sąsiada. Przeszkadza im odór utrzymujący się na piętrze, są też budzeni w nocy, gdyż koledzy niechcianego współlokatora dzwonią do nich domofonem. Mamy małe dziecko, w windzie są różnorakie zarazki, bakterie, jest kał, fekalia, wszystko jest zasikane na dole, w windzie, na schodach. Towarzystwo tego pana śpi sobie na półpiętrach. Najgorsze snękanie tak naprawdę chyba też domofonem. W środku nocy, trzecia, czwarta, mają włączony domofon, więc dzwonią po mieszkańcach. Tak jak mówię, najgorszy jest chyba brud, zarazki, sytuacje, które miała miejsce w okresie chyba świątecznym, gdzie zapili się po prostu na śmierć, leżeli przytuleni z nieboszczykiem. Będziemy obserwować sytuację w bloku przy ulicy Żytniej 53 i w niedalekiej przyszłości wrócimy do tematu.